Zakład Hydrotechniczny organizuje dzień otwarty dla mieszkańców gmin sąsiadujących z obiektem Żelazny Most. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców gmin Polkowice, Grębocice i Rudna. To nie będzie tylko przekazanie informacji na temat procesu funkcjonowania i działalności KGHM, ale również będą to atrakcje dla dzieci, dla dorosłych. Będzie występ zespołu Masters, będą różne atrakcje dla dzieci, dmuchańcy. No i chcemy zorganizować taką możliwość, chcemy taką możliwość przeprowadzić dla mieszkańców poprzez dowiezienie ich autobusami pod koronę obiektu, a następnie wprowadzić ich na ten obiekt. Sam festyn odbędzie się na boisku Rudnej. Start już o godzinie 12. Uczestnicy festynu będą mogli oddać krew lub zarejestrować się jako potencjalni dawcy szpiku. Oprócz tego lekarze z MTZ będą mierzyli ciśnienie oraz poziom glukozy we krwi, udzielając przy tym porad dotyczących profilaktyki zdrowotnej. Jednym z dodatkowych i bardzo ważnych celów jest zbiórka pieniędzy dla 4-letniego Dawida Witczaka, chorego na przepuklinę oponowo-rdzeniową i wodogłowie. Tak, Dawidek potrzebuje stałych leków, oktenisepter, gaziki, rękawiczki, to są rzeczy do cewnikowania. Dziecko ma pęcherz neurogenny, jest cewnikowane co 3-4 godziny z przerwą nocną. No i też ma częste infekcje dróg moczowych. Często są potrzebne jakieś antybiotyki, naprawdę drogie. Pieniądze dla Dawidka będą zbierane podczas festynu. Oprócz tego zorganizowany zostanie bieg charytatywny, z którego wpisowe będzie przekazane na jego leczenie. Biegacze będą mieć szansę zdobycia wałów Żelaznego Mostu.